Witajcie! Dawno, dawno mnie nie było, ale takie czasy niespokojne. Dzisiaj troszeczkę mamy tutaj roboty takiej porządkowej. Jak widzicie, ursusik pięknie pali. Po roku odpalił w sumie, może nie całym roku, ale trochę to trwało zanim odpalił. Tamto koło musiałem napompować, bo ciągle po prostu ten wentylek tam jest no do wymiany. Ja zawsze o tym zapominam, on się przypomina zawsze wtedy, kiedy akurat jest coś do zrobienia. Tu zbieramy dzisiaj takie kamienie, resztki tutaj, pamiętacie, słupów było cała masa. Szkoda, że tej akcji nie nagrałem, bo naprawdę była świetna. Przyjechał tutaj taki facet z tym samochodem leśnym, John Deere'em, jakimś takim, po prostu z takim chwytakiem, taką łapą. Wziął, pozabierał, poukładał, wszystko wywiózł. No po prostu bomba, taka maszyna to jest rzeczywiście rewelacja. A dzisiaj w każdym razie bierzemy akcję w kamienie i na przyczepę. Będziemy to wszystko zbierać tutaj stąd. Bo taka kolej rzeczy. Także to dzisiaj porobimy tutaj jakieś, o tutaj zobaczcie, jeszcze właśnie były opony przytargane, żeby to wszystko wyrównać, ładnie ugłaskać. Tu jeszcze są, widzicie, takie odrobiazgi, gdzieś to przejedziemy się tutaj po tym polu, to tam jeszcze widzę jakieś tam słupy, zobaczymy, bo to może też spróbujemy wrzucić. Otworzymy burtę i będziemy się bawić. Także to na tyle, zaraz podjedziemy do tamtych słupów i będziemy działać. A tymczasem robimy tu z tym porządki. O, widzicie takie kamulce, ale to trzeba wszystko wyzbierać. O ty, o ty. Wszystko dawaj tam na przyczepę. Wszystko zbieraj i wrzucaj na przyczepę. O, tu trzeba też druty, bo potem jedzie traktor, panie. I ten. Jedzie traktor. I prosto w takie druciska. Zbieraj. Dobra, teraz zrobimy tak. Młody będzie jechał. Ale żeby nie szalał, bo się jeszcze uczy, to zrobimy mu stop. To zrobimy mu tu, o. O. Zobaczmy, co tu się stanie teraz. Dobra. Za wolno trochę, nie? Dobra, chodź, siadaj. Żeby ruszyć, najpierw wciska sprzęgło, potem tą skinie biegów wajchę do siebie i będziesz według rysunku miał na czwartym biegu, bo to jest ta wajcha, a tu z całkiem z prawej strony i w dół to jest czwarty bieg. Sprzęgło, a potem powoli sprzęgło puszczasz i ruszasz. Bieg, do siebie mocno, do przodu jeszcze raz, no. Nie tak. Pomachaj na luzie. Jest na biegu. Dobra, ruszaj. I tu podjedź. Dodaj sobie gazu jak chcesz. Ale nogą. To małe, to. Tu bliżej do mnie. Skręć. Jeszcze.
Dobra. Teraz na luz, do przodu. Ale sprzęgło wciśnij, o. Sprzęgło, do przodu pchnij i pomachaj. O, teraz jest na piątce. O, i pomachaj. Na czwórce, do przodu. Do przodu. Sprzęgło mocniej, o. I teraz jest na luzie, możesz wysiąść. Ja wrzucę te małe, to też. Ja wrzucę te małe, a ty weź wrzuć tego dużego. Dobra. Dobra, żartowałem. Czemu? Czekaj, czekaj. Tu trzeba to otworzyć. Jak ja to... Aha, tutaj to przewlałem. Chyba, że... Widzicie, kurde. Za dobrze to zrobiłem. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Poczekaj, 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 nie podnoś. Ja wiem, że możesz, że jesteś silny, ale bez przesady. O. No dokładnie tak, te małe. O, pyk. To da. Tymczasem tu, żeby nie zgubić. Tu wszystko. Pyk. O. I dawaj, chodź to wrzucimy teraz. Dobre. I tu resztki tego. To potem się tam wysypie wszystko. Dobra, reszta zostaje. Tu trzeba jeszcze się przejść właśnie. Oj, tu będzie kurde jazda. Nie wiem, czy dam radę to chycić. Bo jeśli to byłyby dwa, to byłoby łatwiej. Ale kurde, jeden. Będziemy próbować. Jak ja to podniosę z jednej strony i narzucę na przyczepę, to dam radę. Ale kurde, on jest pojedynczy. On jest pojedynczy, ja go nie wrzucę. Gdyby tu był rąbnięty, to bym dał radę. No trzeba będzie go linką szarpnąć. Zejdź z tego słupa. Trzymaj kamerkę tak. A ja go spróbuję dźwignąć. O kurde, blade, nie ma szans. Mówię, gdyby był pojedynczy, to bym dał radę. Ale to nic. Podjedź przyczepą, wobec tego tak tutaj ten. Wszystko dobrze. Weźmiemy, bo to się da wziąć. Dobra. No i proszę. Już wie, o co chodzi. I jedziemy z koksem. Dobra.
Dobra, wrzucaj to, ja jeszcze poszukam z drugiej strony, czy coś jest. No. Także... także tego, nie? No co, wakacje są, słuchajcie, na ryby jeżdżę. Na razie. O, tu jeszcze właśnie to pozbieramy też. Na ryby jeżdżę. Fajne są te szczupaki na sandacza w tym roku poluję. Kurczę blade, nie mogę dziada upolować. I próbowałem już na spinning, ale jeszcze nie próbowałem na trupka. A podobno to jest dobry sposób, tak samo. Tylko, że jeszcze tego nigdy nie robiłem. Także tu jest takie, też taka fajna przygoda czeka. Bardzo mi się to podoba, bo zresztą słuchajcie, sandacz to jest pyszna ryba. W ogóle się zastanawiam, czy tymczasowo, dopóki nie będę kontynuował kanału rolniczego w takim typowym wydaniu jego, jak on, znaczy nie mówię, że na początku, bo na początku przecież ten kanał się zaczął od tego, od tych starych traktorów, ciągników i tak dalej, a z biegiem czasu on się przemienił troszeczkę i na stare ciągniki, i na rolnictwo. Nie, nie, zostaw, zostaw. To wolniej rzucaj. Nie rzucaj tak mocno. To się ten kanał przerodził, a teraz powiedzmy, bo jest taki całościowy, to co robię, widzicie, to tutaj nie ma żadnego udawania, żadnej reżyserii, to po prostu się dzieje i tak to wszystko wygląda. No co ja będę tam opowiadał i wam jakieś bzdury, makaron na uszy nawijał, jakieś tam bezsensowne pierdoły. Tu widzicie po prostu wszystko, jak wygląda życie zwykłego człowieka. I macie moje Niemcy, jak gdzieś tam wyjeżdżam do roboty. Wszystko macie. Także ten. Dobra, słuchajcie, ja teraz jeszcze tu... tu jest jakieś żelastwo. Też trzeba zabrać, bo potem w koło wjechać, to ja ci dziękuję. Opona rozpięta. No. Także na razie, słuchajcie, przerwę tutaj tą robotę. W sensie nagrywanie. Pozbieramy to, a potem będziemy jechać do lasu, to wszystko wywalać tam na tą działkę, gdzie to wszystko było. Zresztą zobaczycie tam te słupy wywiezione. Ja zresztą też, bo jeszcze nie miałem okazji tego zobaczyć, ale na pewno się przejedziemy, zobaczymy. Zaraz wracam. No, jesteśmy na polu, tutaj widzicie słupy złożone w jednym miejscu. Śmieci wyzbierane, tyle tego wyszło, zaraz będziemy kipować. Tu wam jeszcze pokażę tylko. Tu wam jeszcze pokażę drugie miejsce. O, tam jeszcze ładnie słupy złożone, elegancko, pod działką, żeby nie przeszkadzało. I kumaty facet. O to właśnie chodzi. No i teraz będziemy kiprować. O. Tym razem pamiętam, że wajcha w dół. Traktor. Ucha to jest K. Nie ma. Nie ma. Siadaj. Nic nie rób, tylko tą wajchę na dół. Już. O. Przyczepka, zobaczcie, ładnie podnosi. Wiadomo, te siłowniki po prostu ciekną, bo ja tego jeszcze nie robiłem. Ale podnosi. Tylko na zupełnie wolnych obrotach. Także ona jest fajna. Ja jeszcze jestem ciekawy, wiecie czego? Czy ten ręczny kiper tutaj w tym działa? Dobra, puść. No i elegancko. Widzicie? Oj, tu mi się, kurde, wężyk coś cieknie. Oj, 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 trzeba to zaraz zrobić. Nie ruszaj. Zostaw. O, tutaj troszeczkę ja ją naciągnę. To ona sobie szybciej pójdzie, ale dobra, teraz podniesiemy burtę, zapniemy
Kurczę, ladę to trzeba na czoło założyć, bo inaczej to... No dwie ręce potrzeba, dwie ręce tak. Tutaj to też, no po prostu nie robię przy tym. Nie będę wam mówił dlaczego na razie, bo to nie o to chodzi. Ale może i coś się zmieni w tym kierunku. Idź zapnij tam tą stronę. O. To trzeba jakoś tak, widzicie, żeby to się... No nie bardzo, no. Ajajajajaj. No trzeba to zrobić, tą burtę, no bo w ogóle, bo nie chcę kupować nowych burt, bo już słyszałem od was, co po niektórzy pokupowali te nowe burty z papieru i gorsza sprawa niż bez burty. Dlatego zobaczymy. Ja słuchajcie, zrobię chyba tak, że kupię materiał i sam je wyspawam. Jest to bardzo możliwe. Tu młody dobrze zapiął. Siadamy. O. Jedziemy. I jedziemy, widzicie. Pięknie to wszystko wygląda. Zarośnięte jak trzeba. Słuchajcie, czy u was są grzyby? Bo tutaj na Dolnym Śląsku to susza. Jakiego posiada? Jak. Gdzie on jest? Biuro. Aha. No i przeprotykałem. Zobacz jak wygląda. No i ten, i grzybów w każdym razie ja nie stwierdziłem. I dlatego pytam, bo tak zachwalali, że tyle grzybów będzie, i, ale nie, no tu na Dolnym Śląsku niestety tego nie ma. No, podobne. A grzybów nie ma, zobaczymy, no, bo za sucho jest tutaj naprawdę, to niby coś tam popadało. Ale to za mało wszystko tutaj było, naprawdę zdecydowanie za sucho, żeby tu coś, jakieś grzyby miały występować. Także taki krótki filmik, słuchajcie, dzisiaj dla was, pamiętam o was. Niestety troszeczkę się to wszystko u mnie pogmatwało i stąd trudności z jakimś nagrywaniem, pomysłami na filmy. Ale od czasu do czasu będę coś wrzucał, żebyście wiedzieli, że o was pamiętam. Tymczasem trzymajcie się. Wszystkiego dobrego wam życzę i do następnego filmu. Cześć!